how you like it up there. What's your view from there? I bet it's so cool to jet across the moon. That's how I picture you in my head. Can't get out of my bed. Ever since you had left, don't got nothing left. Walking around half dead. Still half faith, half baked. We were halfway to Hana. We did some shrooms and we smoked marijuana. Came all this way to escape all our problems. Came all this way just to break every promise and do everything you said I shouldn't do. But those things bring me closer to you, yeah. So the other night I took a tiny piece of paper and put it under my tongue. It's like I said it'd be fun and it was, but what I saw, oh my God, oh my God. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam. Rusza projekt Redukcja JBC. Przez 50 dni wszystko zostanie tutaj udokumentowane na łamach tego serialu. I nie ukrywam, jaram się takim, nie wiem, w ogóle, że mam jakiś plan, powiedzmy, na najbliższe 50 dni, bo nie zawsze miało to miejsce. Fajnie jest mieć plan w życiu, że tak powiem, w skali mikro, w skali makro i w skali coś pomiędzy. Także jaram się w ogóle, bo nie, jest to nie pierwszy raz, kiedy mam coś, mam jakąś tam do wykonania właśnie plan jakiś do wykonania, żeby nie powiedzieć misję, bo to już za bardzo górnolotnie by zabrzmiało. I szczerze powiedziawszy, to w zasadzie 2,5 ostatnie, powiedzmy, takie redukcje, 2-3 można nawet powiedzieć, to, że była krótka, nie znaczy, że się nie odbyła. Taki był plan, zgodnie z założeniem, w zasadzie od września, jak zacząłem, tak pierwszy raz mi się udało zeszłego roku zrobić to w zasadzie zgodnie z planem i taki sam siebie zaskoczyłem, jak fajnie przychodzi mi obserwowanie całego tego procesu, jak bardzo fajnie można się dzięki temu właśnie zaznajomić z różnymi stanami umysłu i tak lepiej poznawać samego siebie. I to jest właśnie tutaj priorytetem w tym całym projekcie. Natomiast mam takie ogromne właśnie pragnienie w związku z tym, że się jaram tym całym projektem, żeby nie powiedzieć, mam taki niemalże kompuls, że chciałbym to wszystko opowiedzieć, każdy aspekt, każdy wątek, każdą tematykę, każde zagadnienie przedstawić, także po prostu to, co mam gdzieś w głowie, mam jakąś swoją wizję i uważam, że jest ona bardzo wartościowa, jest czymś fajnym, żeby tak to wszystko przekazać, bang, i odbiorca już wszystko rozumie i o to chodzi, zajebista sprawa, dzięki, że mi to wszystko przekazałeś, ale niestety tak to nie działa, więc plan jest taki, żeby skupić się na jednym zagadnieniu, powiedzmy, naraz, czyli żeby nie robić wszystkiego naraz, bo wtedy nie wyjdzie nic, w dużym skrócie, że tak powiem, nie? Także najważniejszy temat wybrałem sobie na odcinek numer jeden i zwłaszcza tak, że to się zbiega z tym, że przez ostatnie 2 tygodnie miałem, jak to mój wujek Arek ładnie nazwał, roztrenowanie. Miałem proces, okres roztrenowania, także jadłem bardzo dużo, do tego się sprowadza roztrenowanie w rytmie JBC. I tutaj dygresja jest taka, że mam pomysł taki, że jak uda się fajnie udokumentować 50 dni redukcji JBC, to mam nadzieję, że uda się też kiedyś zrobić taki projekt roztrenowanie, czyli będzie wesoło. A teraz też będzie, mam nadzieję, wesoło, bo czym się tutaj smucić, hello. I wybrałem najważniejsze zagadnienie w kontekście tego, jak zmieniła się moja perspektywa na to wszystko, bo w zasadzie te filmiki się tutaj zaczęły od tematyki związanej z problemem pod tytułem napady objadania się. I dzisiaj, jest na Śląsku, to można powiedzieć dzisiaj. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, że z mojej aktualnej perspektywy objadanie się nie jest problemem. Nie jest tym problemem, który wydawało się, że było, którym wydawało się być, o tak bym powiedział, bo mamy takie tak zwane zaburzenie pod tytułem napady objadania się, ale w tym terminie to nie ta druga część jest problemem, czyli nie objadanie się jest problemem, samo techniczne jedzenie do przesytu, bo tak brzmi definicja
obiadania się. Czyli nie to, że ja zjem sobie, tak jak w zasadzie, jeżeli nie wszyscy lub 99,9% ludzi je na przykład na święta do przesytu, je na jakichś urodzinach, weselach. No przede wszystkim święta. O, święta to się wiąże z tym, że będzie wyżerka. No, i wszyscy się obiadają tak naprawdę. I to nie jest problemem sam, tak jak mówię, proces obiadania się, tylko proces, jakby jeżeli już właśnie mówimy o tym założeniu, czyli ta część terminu napady i obiadania się pierwsza, czyli napad. Ten napad jest tutaj problemem, czyli to, że ja jestem zaskoczony, że ktoś mnie napadł, że obiadanie się mnie napadło, że nachodzą mnie kompulsywne myśli, że będzie trzeba dużo jeść i ja się nie umiem przed tym obronić i zostaję napadnięty. W tym kontekście napad jest problemem. Natomiast jak się zastanowimy, skąd przychodzą takie napady, czyli jakie są przyczyny tych napadów, że przychodzą te właśnie myśli i zaskakują nas i ojej, jak to się stało, że znowu mnie myśli przychodzą, a myślałem, że mam taką kontrolę nad sobą i zawsze decyduję to, co robię i tak dalej, to różnie można sobie ten podział określić, natomiast taki znowu w jakimś tam uproszczeniu, ale ogólny podział, który ma w miarę całkiem, ma całkiem w miarę sens, uważam, to jest, że może to być taki głód fizyczny i głód psychiczny, powiedzmy, tak, powiedzmy, nie? Ale że załóżmy właśnie, jak są jakieś niedobory w jedzeniu, czyli ktoś się głodzi, powiedzmy, no to wiadomo, że się na to jedzenie chce rzucić w końcu, bo tak działa biologia prawdopodobnie, nie? A druga kwestia to jest, druga przyczyna, drugie źródło takich napadów, no to jest jakieś tam, powiedzmy, ja lubię określenie samotność, takie bardzo ogólne zrozumienie samotności i nawet właśnie w takim przypadku, że to niekoniecznie musi być związane z brakiem ludzi, aczkolwiek gdzieś tam w głębi prawdopodobnie by do tego dochodziło, jak nie ma więzi jakiejś tam międzyludzkiej, to wtedy szukamy innych, powiedzmy, źródeł, powiedzmy, hormonów szczęścia. Ale na przykład w moim przypadku było tak, że tak jakbym chciał opowiedzieć o jakimś takim bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym, no to było to ewidentnie, powiedzmy, proces odchodzenia z branży bukmacherskiej, która dostarczała mi bardzo intensywnych bodźców i bardzo łechtała mój układ nagrody, więc jak nie było zakładów za miliony ariarów, no to wjechały w sukurs miliony kalorii i po prostu tak to wyglądało, natomiast faktycznie ja wtedy zostałem napadnięty, bo ja się tego nie spodziewałem. Ja nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądało, że będę chciał nie obżerać się do odcięcia, powiedzmy. A przyczyny były takie, że mój organizm jakby pragnął właśnie tego łechtania układu nagrody w tak silny sposób, jak mi dawało jakby wcześniejsze źródła, od których postanowiłem się odciąć po prostu, nie? Więc to jest jakby związek przyczynowo-skutkowy tutaj w mojej głowie jest bardzo klarowny i to rozumiem też przez jakąś samotność po prostu, że była jakaś pustka i te kompulsywne myśli związane z jedzeniem dawały mi właśnie zalepienie tej pustki i kończyło się to tak, że no, początki były mniej więcej takie, że gdzieś tam właśnie Warszawa Wschodnia, by Mateusz Gessler, 23-24, jak już nie umiałem wytrzymać, chciałem jeszcze, tak mówiłem, no ja dzisiaj już pójdę spać normalnie, bez obiadania się i tak spać dalej. Spać nie można. I tak chodzi coś jak w filmie tym właśnie Silna Wola, że takie gadanie z samym, jakie to ja mam kontrolę i tak dalej, a potem, a dobra, jedziemy i wchodziłem czwarty dzień z rzędu do tej właśnie Warszawy Wschodniej i ci już tam nocna zmiana była, o! Przyszedł, nie? Oni już wiedzieli, co tam będzie się działo, lepiej niż ja w jakimś sensie, nie? No, natomiast tak jak mówię, no to był napad, zostałem napadnięty 17 razy na przykład, no i zacząłem to coraz lepiej rozumieć po prostu, nie? Gdzieś tam zacząłem wgląd w siebie tak zwany i teraz ma to jakby, jak mówię, jak się wyłapie ten związek przyczynowo-skutkowy i te myśli nie napadają, tylko zdarzają się również momenty, okresy w życiu, gdzie w taki szeroko rozumiany sposób jestem samotny i też choćby przez takie ciągotki jak to, żeby powiedzmy być w lepszej formie i się, że tak powiem, nie chcę powiedzieć głodzić, ale no redukować, to wtedy ciągotki na jedzenie są z czasem intensywności takiej redukcji są oczywiście większe, natomiast zdaję sobie z tego sprawę i jakby jestem gotów przyjąć te konsekwencje i wziąć je na tak zwaną klatę. I w takim momencie, kiedy ja doskonale rozumiem te mechanizmy i rozumiem potencjalne konsekwencje danego, nie właśnie, objadania się albo właśnie wykorzystaniu siły woli, żeby się nie objadać jednak, nie? To znając przyczyny, coraz lepiej znając przyczyny, bo zawsze część przyczyn jest nieodkryta, ale coraz lepiej znając przyczyny i coraz lepiej znając konsekwencje, to o tyle, o ile
obiadanie się samo w sobie może mieć miejsce i ma miejsce i będzie miało miejsce, o tyle napad nie ma prawa bytu, bo te myśli przychodzą, a ja jakby to, ja je traktuję jakby mieszkały ze mną od już 2 lat, można powiedzieć, nie? Jak sobie mieszkają i niech sobie siedzą, jakby są te myśli i tak jakbym właśnie mieszkał z jakimś, nie wiem, flatmate'em, że wspólnie wynajmujemy jakieś mieszkanie i on mnie tam czasami namówi na pizzę czy coś takiego, ale to nie obrażam się na to, że jak mogłeś namówić mnie na pizzę, dlaczego ja się dałem, wiesz, nabrać na jak, no, dałem się nabrać po prostu, nie? Nie ma napadu i nie ma problemu. Jeszcze inną, dosyć częstą taką miskoncepcją uważam, którą warto tutaj wyklarować, jeżeli chodzi o po prostu przedstawienie mojej perspektywy, to takie stwierdzenie, że obiadanie się jest złe i nie powinno się tego robić. No, ja do każdej sytuacji, już nie chodzi tylko o obiadanie się, ale o wszelkie inne używki i aktywności, to już po prostu aktywności, bo używki to jest przyjmowanie używki, a nie to, że ona sobie jest, nie? Ale do każdej innej sprawy podchodzę w ten sam sposób, staram się przynajmniej tak podchodzić, że nie ma czegoś takiego jak dobre i złe i nie ma czegoś takiego, że coś się powinno albo że coś się nie powinno. Bo kwestia jest taka, zależy co jest do wyboru. Jeżeli ja mam, nie wiem, mocny kompuls i czuję, że po prostu nie wierzę w to, że jestem w stanie się powstrzymać przed jedną z dwóch rzeczy, albo... nie wiem, sprzedać chatę, wziąć kredyt i postawić wszystko all in na czerwone, albo objeść się sernikiem i sobie ulżyć i zasnąć na przykład, a rano jakoś się pomyśli, nie? I oczywiście zawsze w teorii można powiedzieć, że jest trzecia droga, ale załóżmy, że w takim poczuciu osamotnienia ja po prostu nie wierzę, że cokolwiek jest realne i no nie wierzę po prostu, to tego nie będę chciał zrobić, że tak powiem, że albo jedno, albo drugie. Wówczas zdecydowanie uważam, że z mojej perspektywy no lepiej zjeść 2 blachy sernika i ponieść tego konsekwencje w postaci przede wszystkim... nie wiem, właśnie, nie wiem, złym samopoczuciu dzień po, że ojej, taki się czuję nadęty i tak dalej, ale wolę mieć chatę i nie wziąć kredytu po prostu, nie? Natomiast w analizie takiego właśnie stwierdzenia, że nie wolno czegoś robić, w tym przypadku nie wolno się obiadać, przechodzimy, uważam, do puenty tego tematu, bo po prostu jeżeli ktoś mówi, że nie wolno czegoś zrobić, a jest to technicznie możliwe, to kłamie, po prostu, nie? Bo ja jestem, jest to w moim repertuarze potencjalnych czynności do wykonania i ja to po prostu mogę zrobić. I to brzmi jak takie, bo bardzo mocno stoję za tym stwierdzeniem, że ja w każdej chwili mogę się obiadać i w każdej chwili mogę wziąć kredyt i sprzedać chatę i pójść zagrać na czerwone, tudzież polecieć zagrać na czerwone. No i jakby tutaj przechodzimy do puenty, a mianowicie takiej, że otwarcie się na szereg, na absolutnie nieograniczony szereg technicznie możliwych aktywności, czynności, bynajmniej nie sprawia, że ja nagle zacznę chcieć to robić. Wręcz przeciwnie, schodzi presja i pojawia się luz i nie ma takiej opcji w zasadzie, lub ta opcja jest praktycznie nierealna, że cokolwiek, jakakolwiek myśl mnie napadnie, że przyjdzie i powie mi, masz się odegrać, albo no w tym przypadku rozmawiamy o obiadaniu się, że masz się obiadać i ja zrobię takie, ojejku, nie mam kontroli nad samym sobą, ale zostałem napadnięty przez myśli i teraz będę się obiadał do przesyta i z tymi wyrzutami sumienia, że jaki jestem najgorszy, że nie umiem wytrzymać w swoich postanowieniach czy coś takiego. Co też nie znaczy, że jak przyjdą takie myśli do chaty i sobie razem mieszkamy, powiedzmy, to zawsze i wszędzie powiem, że nie, ja się umiem powstrzymać przed tymi myślami i ja ich nie będę słuchał nigdy, że tak powiem. Wręcz przeciwnie, jeżeli je uszanuję, bo uszanuję w sensie odnotuję, że to coś ma miejsce, czyli że pojawiają się takie myśli, to wówczas mogę przeanalizować sytuację i zastanowić się, jakie by były konsekwencje, tak jak wcześniej wspomniałem, 2 opcji, powiedzmy, nie, że to, że się objem i zjem na przykład 10 tysięcy kalorii w 2 godziny i na przykład konsekwencjami będzie to, że gdzieś, no załóżmy, że kilogram tłuszczu jakby przez to wezmę do siebie, że tak powiem, na swoją klatę, tudzież niestety przeważnie nie na klatę, tylko w inne części ciała, oraz to, że będę miał jakiś tam stan dyskomfortowy, powiedzmy fizyczny, że będę gorzej spał i tak dalej, ale też konsekwencję potencjalną tego, że będę nadwyrężał swoją siłę woli, czyli to, że
że po prostu no, będę coraz więcej sobie rzeczy odmawiał, których żąda mój układ nagrody i będę się coraz częściej prawdopodobnie czuł jak kapeć. Oczywiście tutaj masa innych czynników ma znaczenie, czyli właśnie to przede wszystkim chyba jakie jest takie właśnie zrozumienie, wsparcie pomiędzy mną czy osobą zainteresowaną, a takimi, nie wiem, właśnie współtowarzyszami takiej codziennej drogi życiowej, czyli jak dużo jest więzi międzyludzkich, tudzież jakie są inne alternatywne używki, bodźce, aktywności i tak dalej. I każdy, uważam, przypadek najlepiej, jeżeli jest analizowany indywidualnie. Wówczas właśnie to, co mówię, że na początek ze spokojem otworzyć się na przeanalizowanie dwóch opcji, bez takiego a priorycznego, że tego nie wolno, albo to jest dobre i trzeba to robić i tak dalej, tylko zastanowić się, dlaczego w ogóle przychodzą mi takie dylematy, dlaczego przychodzą takie pragnienia, jakie są konsekwencje takiego rozwiązania, jakiego są takiego rozwiązania. I jak całkowicie zjeżdża ta presja człowieku, to bardzo często oprócz tego, że cokolwiek bym nie wybrał, jedno czy drugie, to będzie wiązało się to z takim błogim poczuciem akceptacji i zrozumienia, że okej, tu jestem i na przykład jestem mokry, bo pada, no to ojej, no a wcześniej jakby mnie napadały myśli, że będę miał oczekiwania, że nie zmoknę, a nagle zaczął padać deszcz i ojej, jak to się stało, że deszcz pada i tak dalej, jestem mokry, no tak mniej więcej ten sam mechanizm tutaj zachodzi, uważam. I tu jest ten moment, kiedy w 90 co najmniej procentach powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia, ale najchętniej bym jeszcze zapętlał i mówił to samo wszystko innymi słowami i przez to jeszcze bardziej zamulał i rozwodził się na jakieś inne dygresyjki, inne tematy, a reżysery kina akcji mi zabroniły to robić i jestem wdzięczny za feedback od reżyserów kina akcji oraz za zainteresowanie i ciepłe przyjęcie tego pomysłu od wszystkich fanów. Także bardzo dziękuję serdecznie za uwagę i do jutra. Bang!